teraz ja zaprezentuję Państwu tylko kawałeczek, bo nie chciałabym całej grać w ten sposób. Nie potrzebuję perkusji, tylko chciałabym pokazać, co można zrobić na jednym małym pianinie. Było to rytmiczne? Nie chciałam grać dalej już. Czy potrzebna jest nam perkusja? Jeśli chcemy tego oczywiście, tak? Rytmu więcej, no to potrzebna jest. Ale trzeba sobie zadać pytanie, do czego? Do czego ja tego potrzebuję? Mogłam jeszcze 2-3 wersje zagrać, mocniejsze wersje, ale myślę, że byłoby to nie na miejscu, żeby tą pieśń w ten sposób grać. Ale słyszałam pieśni grane w ten sposób i jeszcze większy sposób, to znaczy większy, bardziej jeszcze może powiedzieć, jeszcze bardziej rytmiczny sposób, dokładnie. Czyli niepotrzebne nam jakby inne instrumenty, niepotrzebne nam bębny nawet, tak, żeby utwór zagrać w niewłaściwy sposób. Bo tego nie chcę Bóg, żebyśmy w ten sposób robili. Dlaczego? Bo ten sposób pobudza naszą cielesność. I też nie mam tego cytatu tutaj, to jest bardzo mocny cytat, ja byłam wręcz zszokowana tym, co przeczytałam, kiedy dowiedziałam się, że instrumenty, perkusja, która jest cały czas w tym samym rytmie, jest powtarzana, plus takie niskie tony, gitara basowa, działają wprost na nasze narządy rozrodcze, czyli na naszą seksualność. I ja nie wiem, czy Państwo zauważyliście, nawet spokojne utwory, które na przykład zaczynają się, bardzo wiele piosenek popowych zaczyna się w ten sposób, na przykład grany jest tylko wstęp. I zaczyna się melodia. To jest przyjemne, spokojne. Tak cały jest na przykład pierwsza zwrotka. Na przykład dochodzi jeszcze, dochodzą skrzypce, saksofon. I zaczynamy się rozpływać. Jeżeli mamy jeszcze jakiś piękny głos. I możemy gitara basowa. Tum. I perkusę jeszcze. I zaczynamy. I pytanie, co chcemy osiągnąć? Kogo chcemy uwielbić? I to w sumie tyle na ten temat. Resztę pozostawiam Państwa przemyśleniom i decyzji.